Ta linia tutaj na tym wykresie ma symbolizować wykres funkcji f od x, która jest równa 250 podzielone przez 25 plus x kwadrat. I chcielibyśmy obliczyć to pole pod tym wykresem. Całe to pole od minus nieskończoności do plus nieskończoności, w szczególności zapytać się, czy to pole jest skończone, czy nie. Teraz, zgodnie z tym, co mówiliśmy już w poprzednich filmach o całkach niewłaściwych, to pole oznaczymy przez taką niewłaściwą całkę od minus do plus nieskończoności f od x dx. No i co to takiego mogłoby być? No więc sensowne wydaje się następująca procedura. No, jeżeli to pole w ogóle jest czymkolwiek, to ono powinno składać się, możemy je podzielić tutaj. Jeżeli wybierzemy sobie jakąś liczbę a, no to to pole całkowite no, powinno być sumą pola, które jest po prawej stronie, czyli takiego, no i sumą tego pola, które jest po stronie lewej tej naszej liczby a. No ale teraz te pola, które są po prawej i po lewej, to są takie całki niewłaściwe, z których jedna z granic jest nieskończona, a druga jest właśnie a. Czyli spróbujmy napisać, zdefiniować sobie to jako całkę, czyli ta jedna z całek byłaby z całką od minus nieskończoności do a f od x plus, no a ta druga całka byłaby całką od a do nieskończoności f od x dx. I teraz wiemy te całki tutaj, to w poprzednich filmach mówiliśmy już, co to znaczy taka całka od minus nieskończoności do a, czy też od a do nieskończoności. I teraz sensowna wydaje się następująca definicja, że powiemy, że taka całka istnieje, jeżeli istnieją te dwie całki tutaj i ich suma nie zależy od tego, jakie jest a, prawda? No dlatego, że to pole całe nie powinno zależeć od tego, w jaki sposób je podzielimy tutaj, gdzie to a postawimy. I rzeczywiście można wykazać, że jeżeli f jest funkcją ciągłą i dla jakiegoś a istnieją obie te całki, to istnieją one również dla każdego innego a i ich suma nie zależy od tego a właśnie, prawda, które wybraliśmy tutaj, aby podzielić to pole na pół. No my nie będziemy tego wykazywać, tylko pokażemy niejako na palcach, obliczymy te dwie całki i zobaczymy, że ich suma rzeczywiście w tej sumie a niejako się skróci. Czyli teraz tak, jeszcze kontynuujmy tutaj. Czyli to wiemy już, że ta rzecz to jest granica, taka niewłaściwa całka to jest granica przy m dążącym do minus nieskończoności, no całki od m do a f od x dx plus, no a druga całka to jest granica przy, nie wiem, n dążącym do nieskończoności, całki od a do n f od x dx. No dobrze, i teraz zajmiemy się obliczeniem tych dwóch całek i wykonamy tutaj tę procedurę. Zobaczymy, że rzeczywiście obie te granice istnieją, no i nie zależą od tego, jakie jest a. No ktoś mógłby powiedzieć, że to jest trochę taki problem sztuczny, dlatego że ta funkcja jest parzysta, prawda? Czyli ten wykres jest symetryczny względem osi y. No i wobec tego mniej więcej jasne jest, że jeżeli to pole istnieje, no to ono powinno być dwa razy to pole na prawo od zera. Czyli właściwie to powinno być dwa razy całka od zera do nieskończoności z tej naszej funkcji f od x. No ale powiedzmy, że tego nie zauważyliśmy. No może być tak, że ta funkcja nie jest symetryczna i wtedy musimy zastosować taką ogólną procedurę. No więc udajmy, że nie zauważyliśmy, że ta funkcja jest parzysta i wykonajmy właśnie te dwie całki. No więc najpierw musimy policzyć całkę nieoznaczoną, czyli znaleźć funkcję pierwotną do naszej funkcji f. Czyli całka z 250 przez 25 plus x kwadrat dx. No, czyli funkcję pierwotną. Ja bym może to napisał tak. Wyłączę 25 z licznika, podzielę licznik mianownik przez 25. Zobaczmy, to będzie 10
a tu będzie 1 plus x kwadrat przez 25. No to jeszcze raz mógłbym to napisać całkę. 10 przez 1 plus x przez 5 do kwadratu dx. No i teraz jaka jest funkcja pierwotna do tego? Ano powinno nam się to kojarzyć z arkus tangensem, dlatego że wiemy, że funkcją pierwotną do funkcji 1 przez 1 plus x kwadrat to jest właśnie arkus tangens x, no, plus stał. Więc może tutaj zróbmy podstawienie x przez 5, nazwijmy sobie u, czyli tutaj wykonamy podstawienie takie, żeby u to jest x przez 5, no i wtedy dx, prawda, to jest 5 du. Tak to napiszmy. Czyli ta całka tutaj zamienia nam się na, no a tu mamy 10x, prawda, czyli tak, dx to jest 5 du, czyli 10 razy 5 du mamy tutaj, a na dole mamy 1 plus u kwadrat, czyli to jest 50 całek du przez 1 plus u kwadrat, no to jest arcus tangens u, czyli to jest 50 arcus tangens u plus stała, ale u to było x przez 5, czyli to jest 50 arcus tangens x przez 5 plus stała. No dobrze, czyli mamy funkcję pierwotną, no i teraz możemy przystąpić do obliczenia tych dwóch granic, czyli tak, najpierw całka od m do a, czyli całka od m do a z naszej funkcji f od x, czyli wiemy, tu mamy wzór, to jest 50 arcus tangens x przez 5. No o c możemy zapomnieć, gdyż wiemy, że wystarczy nam wziąć jakąś funkcję pierwotną dla obliczenia całki oznaczonej. No i różnica m i a. No i to jest ile? No to jest 50 arcus tangens a przez 5 i minus 50 arcus tangens m przez 5. No i teraz ta druga całka, czyli całka od a do m. A do n. No to będzie ponownie 50 arcus tangens x przez 5 w granicach od a do n. No i to jest 50 arcus tangens n przez 5 i minus 50 arcus tangens a przez 5. No i teraz musimy obliczyć granicę. Czyli granicę najpierw tego przy m dążącym do minus nieskończoności. No więc tak, ten kawałek od m w ogóle nie zależy. No i teraz jeżeli m dąży do minus nieskończoności, no to arcus tangens m przez 5 też dąży do minus nieskończoności, czyli to, co nas tutaj interesuje, to jest granica przy m dążącym do nieskończoności arcus tangens. Może nawet x napiszę tutaj, bo już jak to się nazywa, to nie ma znaczenia. Napiszmy x, arcus tangens x, przy x dążącym do minus nieskończoności. No dobrze, i teraz trzeba sobie przypomnieć, co to jest arcus tangens. Otóż arcus tangens to jest funkcja odwrotna do tangensa na przedziale minus pi pół, pi pół. Więc może narysujmy sobie tangens pi pół minus pi pół.
No i to jest, narysować musimy wykres tangensa. No to jakoś tak wygląda. No to jest tangens x. I teraz, no arcus tangens przy minus nieskończoności, no to co, jeżeli pytamy się arcus tangens minus nieskończoności, to jest do jakiego kąta do jakiego kąta dąży x, jeżeli wartość tangensa dąży do minus nieskończoności. No to widać, że to jest minus pi pół, prawda? Czyli inaczej wykres arcus tangensa to jest funkcja nieparzysta. Możemy ją narysować. No to jest taki położony tangens, czyli to jest pi pół, minus pi pół. Tu jest pi pół, minus pi pół. To ma dwie asymptoty, to jest arcus tangens x. Czyli ta rzecz tutaj to jest minus pi pół, natomiast w plus nieskończoności, czyli granica przy x dążącym do plus nieskończoności, arcus tangens x to jest pi pół. No dobrze, to teraz już wszystko wiemy. Otóż ta rzecz przy m dążącym do minus nieskończoności, no dąży do minus 50 razy minus pi pół. No zatem 25 pi. Z kolei ta rzecz przy n dążącym do nieskończoności, no dąży do 50 razy pi przez 2, czyli 25 pi. Wobec tego te dwie całki mają, te dwie granice istnieją, tak? I ta granica, prawda, ta granica jest równa, no 50 arcus tangens a przez 5, tak, plus 25 pi. Natomiast ta druga granica, tak, ta granica jest równa, no, 25 pi minus 50 arcus tangens a przez 5. No to jak dodamy te dwie rzeczy, no to właśnie 50 arcus tangens a przez 5 skróci się z minus 50 arcus tangens a przez 5 i w sumie daje 50 pi. Zatem rzeczywiście to pole jest skończone i wynosi 50 pi.